go down. Moses, way down Egypt land, tell go where Israel was in Egypt land. Let my people go. Oppressed heart they could not stand. Let my people go. The God said, go down, go down. Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell go. Moses went to Egypt land, let people go. He made all pharaohs understand, let my people go. The Lord said, go down, go down. Moses, Moses. Thank you.
down. Moses went down in Egypt land. Till Pharaoh's let my people wysłuchania tej świetnie brzmiącej i bardzo żarliwie odegranej muzyki powstały u mnie pewne refleksje, które wywodzą się z pamięci o dawno niesłyszanych utworach, o historii, która przecież stanowi podstawę, od której trzeba zacząć. I może właśnie zacznę od historii. Przez wiele wieków muzyka religijna i muzyka świecka były dwoma stronami tego samego. Myślę oczywiście o muzyce europejskiej, bo do niej się odnoszę. Nastąpił jednak moment, kiedy, można powiedzieć, muzyka religijna znalazła się w odwrocie, kiedy co prawda formy tej muzyki, jak msza, czy oratorium, czy Requiem pozostały domeną kompozytorów, ale ci kompozytorzy to już tworzyli w ramach świeckiego paradygmatu i forma to forma, a muzyka jako odrębny gatunek, można powiedzieć, który miał swoje wymogi nie tylko formalne, ale również wymogi związane z przeżyciem, z duchowością, można powiedzieć, znalazła się w odwrocie. Tak było przez długi czas, aż nagle historia szczęśliwa i nieszczęśliwa spowodowała, że w Ameryce w wieku, na ile jesteśmy w stanie to określić, XVIII, XIX i później XX, doszło do odrębnego zupełnie zjawiska powstania, mianowicie zjawiska, które nazwano Negro Spiritual, a więc murzyńskiej muzyki religijnej, bardzo żarliwej, bardzo prostej, ale właśnie może dlatego bardzo sugestywnej, która została podjęta, tak jak wiele rzeczy stworzonych właśnie przez to środowisko, podjęta przez białych wykonawców i doprowadziła do powstania już pewnego konglomeratu, który określamy mianem muzyki gospel. Tak było zresztą nie tylko z tą muzyką, tak było z jazzem, który rozpoczął swoje istnienie od właśnie takiego specyficznego konglomeratu bluesa, muzyki religijnej, pieśni pracy, muzyki orkiestr marszowych, ragtime'u, czyli w muzyki fortepianowej. No ale zostawmy to i powróćmy do muzyki gospel, bo ona tutaj dzisiaj była najważniejsza. Muzyka ta wymaga, jak wspomniałem, żarliwości. I ta żarliwość była ewidentnie, no, tą żarliwością było przepojone wykonanie, którego przed chwilą słuchaliśmy i które jest nieodzownym elementem tej muzyki. Zresztą później muzyka świecka, na przykład styl soul, powstały w latach 60., 70. XX wieku, przyjął też jako swego rodzaju oczywistość. Czyli ta religijna żarliwość muzyki gospel trafiła też do muzyki świeckiej. Ale przecież w przeciwieństwie do muzyki europejskiej, gdzie można mówić o pewnego rodzaju zaniku sfery religijnej jako odrębnej klasyfikacji, jako odrębnej klasy w muzyce, to w muzyce, no, którą dzisiaj trudno przyporządkować, ale na pewno wiążącej się z muzyką również popularną, z muzyką soul, a więc ten,
to jądro takie muzyki gospel jest żywe i to serce, które napędza ten układ, jest ciągle młode, ciągle bije. Dzięki temu na całym świecie możemy słuchać wykonań nie zawsze artystycznie tak znakomitych jak to, którego dzisiaj doświadczyliśmy, ale które mają właśnie pewną specyficzną cechę, mianowicie przepojone są żarliwością wiary. Te rzeczy wydaje mi się, że nie tylko wprawne ucho, ale nawet mniej wprawne jest w stanie wychwycić, czy wzory formalne, które zostały jakby wdrukowane do naszej świadomości poprzez stałe obcowanie z muzyką popularną, potrafią być rozpoznane w muzyce gospel, w jej różnych interpretacjach, w jej różnych aranżacjach, bo przecież to też jest bardzo istotna sprawa. Na tyle, żeby wyodrębnić tę specyficzną żarliwość, która jest właściwie decydująca o jakości tej muzyki. Tu akurat powrócę do specyficznego składu instrumentalnego i aranżacji, która z jednej strony trzymała się bardzo ściśle pewnej z góry narzuconej prostoty i rozwiązań nie bardzo skomplikowanych, aczkolwiek no, bardzo profesjonalnych. Natomiast decydującą sprawą było chyba rozegranie tego utworu w płaszczyźnie emocjonalnej. Muzyka, której słuchałem, pozwala na wyodrębnienie właśnie tej specyficznej cechy, jaką są emocje. One nie muszą się wyrażać w grymasie twarzy, w uśmiechu, we wzniesieniu ręki do góry, prawda? One tkwią w całej istocie muzyki. I dlatego tak wysoko stawiam właśnie możliwość wysłuchania tego rodzaju muzyki, gdyż podnosi ona ewidentnie u słuchacza poziom adrenaliny i pozwala wniknąć w sferę, w którą niekoniecznie codziennie wnikamy, mianowicie w sferę ducha.